sehen wir den Geheimtipp. Tomasz Golob, 22 Jahre alter, Pole. Dann mit der Nummer 14, Gary Havelock, der Titelverteidiger, 24 Jahre alter Engländer. Dann Andrew Smith, ein 27 Jahre alter Engländer. Und Chris Lewis, der Jüngste mit 20 Jahren. Drei Engländer also gegen den Pol. Nochmal von oben gesehen, Golob, Havelock, Smith und Lewis. Ja, Golob ist das schwarze Horse, das Black Horse. Aber Gary Havelock im letzten Jahr Überraschungsweltmeister, was keiner für möglich gehalten hatte. Er ist auch hier wieder für eine Überraschung gut. Er qualifizierte sich ja gerade mit Ach und Krach für dieses Finale. Schauen wir rein und beobachten, was passiert. Gary Havelock. Nein. Ist vorne Tomasz Golob, lässt die Maschine aufsteigen, nur an dritter Position. Chris Lewis, der Jüngste der Teilnehmer, der ehemalige Vierte in der Weltmeisterschaft. John Lewis, hier der Sohn am Start, und er machte den Start und wir sehen es, er balanciert das Motorrad perfekt aus und kann den Weltmeister und die anderen alle ganz klar halten. Ja, Lewis in Führung vor Havelock und Golob nur an dritter Stelle. Ein Sturz, ein Sturz. Ja, wir werden das gleich sehen und da müsste nochmal abgebrochen werden. Der Fahrer lag auf der Bahn, aber er fährt weiter, also nichts passiert, nur eben ausgeschieden. Es war Andrew Smith. 20 Jahre jung, dieser Chris Lewis aus England, der für die Ipswich Witches startet. 89 Junioren-Vizeweltmeister. Also, Sieger des vierten Laufes, Chris Lewis, zweiter Gary Havelock, dritter Tomasz Golob und Andrew Smith, Durchsturz an vierter Position, 0 Punkte für ihn. Siódmy bieg. Bieg przegranych faworytów. W czerwonym kasku Rickardson, obok niego w niebieskim Tomasz Golob. Widzieli Państwo, potem Carlson i Hamill. I teraz dobry start Goloba, ale znów musi wyjść na zewnętrzną. Chociaż teraz być może wyprzedzi Rickardsona. Tak jest, Tomek Golob pierwszy, drugi Rickardson. No, zdecydowanie lepiej pojechał Tomasz Golob ten pierwszy wiraż. I lepiej wyszedł ze startu. I teraz już zdecydowanie prowadzi przed Rickardsonem. Biało-czerwone flagi na trybunach. Golob w czerwonym kasku Rickardsona, tam zacięta walka o trzecie miejsce. Jak na razie Billy Hamill przed Carlsonem. Rickardson teraz zbliża się nieco do naszego zawodnika. Obejrzał się Rickardson, sprawdza gdzie są rywale i skupia się tylko na tym, żeby próbować kopiować tor jazdy Polaka. A jeśli ten popełni błąd, to wtedy Tony, roześmiany Szwed, spróbuje go minąć. Ale jak na razie Golob jedzie bardzo dobrze. Jeszcze jedno okrążenie. I teraz błąd, widzieli Państwo, troszkę źle ustawił maszynę Tomasz Golob do wyjścia z tego wirażu, ale na szczęście utrzymał te kilka metrów przewagi. Teraz jeszcze szalony atak Rickardsona. Nie da rady, Tomasz Golob, drugi Rickardson, a więc 3 punkty Tomka Goloba i ma 4 po 2 startach. Rickardson 3, a z kompletem punktów po 2 startach, czyli 6 punktami są Ermolenko i Nielsen. 5 punktów Lewis, 4 punkty Havelock. Pomału zaczyna krystalizować się czołówka tych 48 już w historii zawodów o tytuł indywidualnego mistrza świata w zawodach żużlowych. 6 punktów, niepokonany do tej pory, 2 starty, 2 zwycięstwa i Tomasz Golob jedno zwycięstwo i 3 miejsce, w sumie 4 punkty. Tomek powinien tutaj być co najmniej drugi, jeśli chciałby się jeszcze w ogóle liczyć. A czołówka po 2 startach każdego zawodnika to Nielsen i Ermolenko po punktów 6. Młodziutki Chris Lewis, 5, to Anglik. Havelock, Golob i Gustafsson po 4 punkty. A więc szalenie ważny wyścig. Biały kask Tomasz Golob. Dobry start, nie najlepszy start Goloba, zamknięty i podcięty w tej chwili przed zawodnika z numerem 5, a więc sama Ermolenkę. Leży Golob i leży także w żółtym kasku Kastania. Przerwany wyścig, leży Tomasz Golob. Nie podnosi się, teraz z trudem dopiero wstaje. Ach, jakaż
straszna sytuacja. Nie pokazują Państwu tego kamery. Leży Tomasz Golob. W tej chwili podjeżdża powoli w to właśnie miejsce w kasku czerwonym Hancock, a to Tomasz Golob. Skulony z bólu. Bardzo mocno podciął go tutaj Ermolenko, no ale po prostu żaden z tych trzech zawodników nie odpuścił. Proszę popatrzeć, w niebieskim kasku z numerem 5 Ermolenko. Wypchnięty najpierw przez Hancocka, sam składa się mocno i uderza tylnym kołem w tylne koło Goloba. Golob uderza w kasztanie i wszyscy dwaj, obaj leżą. Karetka wyjeżdża na tor, ale chyba nie będzie to potrzebne. Tomasz Golob już wstał. Czekamy na decyzję sędziego. Kto zostanie wykluczony z tego biegu? Decyzja Franka Ebdona. Bieg powtórzony w pełnym składzie. Tak się zazwyczaj dzieje, kiedy sędzia po prostu no, nie może ustalić, który z zawodników był winny, a kolizja zdarza się na pierwszym wirażu. A więc druga szansa dla Tomasza Goloba w białym kasku. Trzeci od góry ekranu. Popatrzmy. Znów znakomity start, tak, słaby start Goloba, ale niespodzianka z numerem drugim, Kasztania pierwszy, a Golob już jest trzeci. Drugi Ermolenko. Ermolenko próbuje objechać Kasztanię, tam na zewnątrz Kasztania wypycha go pod bandę, ale Ermolenko, stary lis, jest pierwszy. Jedzie po kolejne trzy punkty, będzie faworytem, no a Tomek może po tym upadku doszedł już na tyle do siebie, że zdoła doścignąć Włocha, ale jeszcze to jest około 12-15 metrów. Jedzie szeroko Tomasz Golob, może zbyt szeroko w tej chwili. Armando Kasztania pilnuje krawężnika, widzą Państwo, z 15 w białym kasku. Golob próbuje teraz zaatakować, jeszcze nie tym razem. Może jeszcze nie czuje się tak dobrze. Zostało jeszcze jedno okrążenie. Atakuje Tomasz Golob po zewnętrznej, z przodu sam Ermolenko w niebieskim kasku i teraz... Kasztania czy Golob? Golob! Golob! Tomek! Tak jest! Tak jest! Dwa punkty Tomka Goloba, chyba pewne! I teraz próbuje jeszcze zaatakować Ermolenka, ale chyba nie da rady, bo to jest zbyt duża odległość. Pierwszy w niebieskim kasku Ermolenko, trzy punkty bez porażki. Drugi Tomasz Golob. Dwa punkty i będzie ich miał sześć po trzech startach. Brawo Tomek po tym upadku. Jednak spisał się znakomicie i te radosne gesty, a teraz pokazuje tak palcem do przodu. Może to Państwo widzieli na swoich ekranach na sama Ermolenkę. Jakby tłumacząc polskim kibicom, to przez tego faceta byłem drugi, bo tak załatwił mnie na pierwszym wirażu. No ale oczywiście to są te nerwy i tylko nasze domysły. A może po prostu pokazywał kibicom na mistrza świata. Ale do tego jeszcze musimy poczekać. Poczekać na to, aby rozstrzygnąć, czy ten zawodnik w niebieskim kasku po tym brawurowym ataku wyprzedził Kasztanie, czy sam Ermolenko będzie mistrzem świata, bo wiele do powiedzenia będzie miał jeszcze Hans Nielsen. Tomasz Golob przy ogrodzeniu. 6 punktów. Gdyby wygrał, bo teoretycznie ma słabszych rywali, miałby 9 i 3 punkty straty do Ermolenki, byłby drugi po 4 startach, ale popatrzmy, dobry start Tomasza Goloba! Dobry i prowadzi Tomek Golob! Tomasz Golob, trybuny szaleją, biało-czerwone flagi w górze. Ale Henka Gustafsson w białym kasku nie daje za wygraną i także Joe Screen, mistrz świata juniorów z tego roku, ale pierwszy jest Tomek Golob. Nic nie będę mówił, niech Państwo popatrzą na jazdę tego zawodnika z numerem 15. Tomek Golob. Rozpoczęli trzecie okrążenie. Utrzymuje się przewaga Goloba. Henka Gustafsson już na drugim miejscu. Trzeci Screen, czwarty Adams. Nadal te 10 metrów przewagi Tomka Goloba. Upada! Upada zawodnik w białym kasku. Upada Henka Gustafsson. Bieg przerwany. Bieg przerwany, motocykl na torze. Co za pech, proszę Państwa. Taka sytuacja może pozbawić Tomasza Goloba 3 punktów, bo w powtórce przecież nigdy nic nie wiadomo. Przed chwilą protestowali duńscy kibice przed po decyzji sędziego wykluczającej Hansa Nielsena, a teraz Gustafsson upadł i będziemy musieli to wszystko powtarzać. A Tomasz Golob może już tak dobrze nie wystartować. Dlaczego ja kraczę? Nie wiem. Za kilka minut zobaczymy to sami. A więc wykluczony Joe Screen. Taka decyzja sędziego, zresztą sędziego angielskiego, ale Gustafsson nas się prosił o to, żeby ten wypadek zaistniał. Patrzmy, w żółtym kasku u dołu ekranu Tomasz Golob.
Poszli! Tomek! Odetchnąłem z ulgą, no ale jeszcze trzeba przejechać 3,5 okrążenia. Jakiś skupiony Tomasz Golob, jego ojciec powiedział, że im wyścig o wyższą stawkę, tym Tomek jest bardziej skoncentrowany. Teraz zbyt daleko odszedł od krawężnika. No niech nie powtarza tego błędu, bo Henka Gustafsson przecież też potrafi jeździć. Tomek bliżej krawężnika. Henka Gustafsson daleko, ale bliziutko jedzie krawężnika. No i widzieli Państwo, jak teraz Tomasz Golob się otarł w prostobandę. Dlaczego on jedzie tak szeroko? Dlaczego jest tak zdenerwowany? Jeszcze raz obejrzał się na Gustafssona. Jeszcze muszą przejechać 2 okrążenia. Tomek, co ty robisz? Henka Gustafsson pierwszy. Dobrze, ale Gustafsson pilnuje krawężnika. I Gustafsson, Tomek, coś ty zrobił. Speaker stadionowy mówi, to był bieg. No tak, no tak. Tylko dlaczego Tomasz Golob pojechał tak, jak pojechał? Łatwo mi mówić z tego stanowiska komentatorskiego. No ale cóż, szybciutko zapiszmy 2 punkty Golobowi. Ma ich 8. Tyle co chętnie. I tylko 5 minut miał Tomasz Golob na to, aby zastanowić się, jak pojechać w swoim ostatnim wyścigu tego 48. finału indywidualnych mistrzostw świata na żużlu w niemieckim Pocking. Gertrude z numerem 1 wygrał ostatni swój bieg zupełnie niespodziewanie. Obok niego Jonsson, Szwecja, 5 punktów, słabo jeździ. Potem Tomasz Golob w białym kasku i Hans Nielsen, wielki chyba przegrany tego finału, choć też ma 8 punktów, podobnie jak Tomasz Golob. Golob-Nielsen. Dotychczas spotykali się wielokrotnie na dużej klasy imprezach. 5-4 w tych pojedynkach prowadzi Tomasz Golob, ale przecież to jest zupełnie inny bieg. Hans Nielsen tak się zdenerwował, że podjechał przed chwilą bez pokrowca, tego żółtego, na swoim kasku. No i teraz wreszcie już są gotowi. Faworyci z lewej strony ekranu. Nielsen. Nielsen i Tomek drugi. Trzeci Per Jonsson i Gertrude z tyłu. Popatrzmy na jazdę Tomka Goloba. No bliżej, już bliżej krawężnika, chociaż teraz znów odchodzi zbyt daleko. Aż zaczepia prawie o bandę. Dlaczego jedzie tak Tomek Golob? Per Jonsson po słabym początku pokazuje, że potrafi też jeździć. To w końcu mistrz świata sprzed 2 lat. Tomek Golob, czyżby jego silnik nie pracował tak dobrze, bo przecież atakuje go nawet Gertrude. Tomasz Golob już jest, no trzeba to powiedzieć, 4. Słucham tego, co mówi speaker stadionowy. Sensacja, Tomasz Golob spadł na 4. miejsce. A z przodu Hans Nielsen. Drugi Gertrude i teraz atakuje w niebieskim kasku Per Jonsson. Czy da radę? Tomek Golob niestety daleko z tyłu. Gertrude będzie drugi. Radość na trybunach. Pierwszy Hans Nielsen, drugi Gertrude. Trzeci Per Jonsson i 4. łapiący się za głowę Tomasz Golob. Radość na trybunach. Golob zostaje z 8 punktami. Hans Nielsen ma ich 11. Per Jonsson 6, a Gertrude 5. To jest dorobek kończący starty tych zawodników. To bohater niemiecki Gertrude. Nie będzie ostatni, ale może wejdzie do 10, choć to niezbyt prawdopodobne. A przypomnę widzom programu pierwszego, że tutaj nie tylko liczy się podium, bo pierwszych 10 z tego finału ma zagwarantowany start w cyklu Grand Prix w roku przyszłym, który to cykl zastąpi dotychczasową formułę wyłaniania mistrza świata podczas jednego turnieju. Tak jak to po raz ostatni dzieje się tu w niemieckim Pocking.